Witajcie w razie, to znowu ja, Grom Drive, Tomas w kolejnej grze demo na weekend, a jest to gra. W sumie to nawet zapomniałem nazwę, ale gra logiczna. Jeżeli nie zapomnę, to dam wam opis. I jesteśmy w grze logicznej, w której musimy, powiedzmy, przesuwać elementy i tak dalej. Control the Red Worker with... Aha, dobra. Żółtym i... Aha, dobra. Czerwony musi iść tu. Teraz tak. Red worker goes here, czyli czerwony musi iść tam. Czyli ja bym musiał tak zejść tu. Dobra, zaliczyło nam to. Spróbujmy drugi, a więc tak. Rotate purple with U and A. Aha, czyli to jest przełączenie, dobra, okej. Czyli tak. Albo U, O. Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Piękne. Teraz musimy przełączyć na... Dobra. Dobra, chyba jest wszystko. Tak jest. Zaliczyło nam to. Teraz mamy dwa kolory. Jak to zrobić teraz, pytanie? Grab the pressing F or H. Aha, dobra. Nie, czekajcie jeszcze raz. Dobra, puszczamy teraz.
dzięki temu mogę przejść. Nawet gdyby tak było, a czy ja mogę na przykład złapać nie to, czy ja mogę złapać, a mogę złapać. To na razie to zostawmy, bo muszę się zastanowić, co z tym pomarańczowym zrobić. Dobra, złapmy to, wystawmy sobie to, puśćmy. Ja mogę sobie wyskoczyć teraz tam to. Ten leci mi do tej kratki. Jak trzymam, czy do trzeciej. Też do trzeciej, czyli mógłby być. No dobra, czyli jesteśmy na równej linii. Jak to zrobić, żeby to przejść? No, planszy się chyba nie da rady obrócić, tylko F i H. Dzięki F i H po prostu albo chwytamy te klocki, albo je puszczamy, więc... Tego nie mogę się złapać. Ale czekajcie. Widzę tutaj jedną rzecz. Dobra. Gdybym zrobił na przykład tak. No dobra, i teraz tak, tu wychodzi na to, że chyba tu ma być... Tu chyba ma być kostka. Okej, zrobiliśmy to. No to cóż, tak wygląda gra. Na pewno to tu będzie w opisie. Nie wiem, gra taka... jak lubię, czyli na przykład właśnie typu portal czy inne logiczne. Co prawda mniejszy nakład pieniężny tu jest, jeżeli chodzi o tą grę, ale no, myślę, że w dalszej części mogą być ciekawe zagadki i coraz bardziej ciekawe, ciężkie, logiczne, ciekawe. Także tyle to by było ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.